Zanim zaczniemy, wiecie, co się stanie. Przedstawię wam wszystkich wspierających, wszystkie wspierające, wszystkie osoby wspierające na Ralindel. Na patronite.pl/Ralindel. A są to osoby dające pizzę. Adam Pawłowski, Ranafes, Akumiak, cześć, jestem Janek, Jacek Kiliński, Małgorzata Sajnok, Czubeska i Neuroshima. Osoby dające kawę z ciastkiem, Marysieńka, Chrys Kuchy, Patia, Michał Piotrowski, Krzysztof Karliński, Kamil Kuliga, Chris Dobbs, Szabrowny Kucyk, Elej i Intega. Osoby dające kawę, Aleksandra Lemierz, Drowka, Julia Gierynowicz, Adam Kropster, Borsuk Cukrowy, George Soros, Lila Watia, Damian Piotrowski, Martyna Wilczek, Marcin Harasimowicz i Sylwanelka. I buziaczek dla kotka. Osoby dające herbatę. Arkadiusz Gumiński, Estilia, Wlubel, Junkersium, Splend, KTBM 32, Rewo, Jakub Kołodziejczyk, Lakardar, Towot, Podkreślnik, Prodbyt XVS, Michał Jaśkiewicz, Teodora Jarosz, Kot Gruszka, Call Me Faye, a także Paweł Pawlik. No cześć, jestem ja i dupa teraz twarz kota. Co jest mordeczko? Co jest mordy? Co, o jak się mordeczka domaga głaskańska? Jak się domaga? No tutaj potrzebuję być głaskany. Proszę mnie głaskać. Jestem niedogłaskanym kotem. Proszę tutaj uprawiać głaskanie wobec kota, ponieważ kot musi być głaskany. Ilość głasków dziennie nie jest limitowana. Trzeba dostarczyć dużo głasków kotu, inaczej kot nie czuje, że jest miłość. Nie czuje, że jest głaskańsko. Drugi kot też potrzebuje głaskania. Drugi kot też dostaje głaskańsko, chociaż dziwnie się wypina przy tym. Ale pierwszy kot też dostaje głaskańsko, ponieważ głaskańsko nie ma granic. Drugi kot sobie zdążył pójść, ale tak właśnie... Tak właśnie zaczynamy tego streama dzisiaj. Hello! Mamy w tej chwili jeszcze na tapecie kilka spraw. I pierwsza jest, co zabawne, troszeczkę przedłużeniem rzeczy, o której znowu mówiłem wam wczoraj. Którą przytaczałem wam wczoraj. Znaczy, rozmawialiśmy wczoraj sobie o tym, że Republikanie w Stanach robią taki paskudny manewr, gdzie często cichaczem próbują wykluczać pewne książki, tak? To akurat było w kontekście Mausa, ale nie tylko. No i wiele z was powiedziało, że no chwila, no ale przecież u nas też to się dzieje, spójrzcie na to, co Czartek robi z listą lektur, nie? Niestety, ale nie tylko z listą lektur. Bo przypomnę wam, że ostatnio pojawiła się taka ustawa, która niestety przeszła, która mówi, że bez zgody Kuratorium Oświaty nie mogą organizacje pozarządowe, edukacyjne wchodzić do szkół, tak? Nie mogą się pojawiać w szkołach. No i oczywiście pokazano, no i teraz właśnie profesor Jacek Kochanowski wskazuje na to, że są dwie listy takich organizacji, które w szkołach nie powinny się pojawiać. Pierwsza lista pochodzi od Ordo Spierdolis. Druga od stowarzyszenia Chrońmy Nasze Dzieci, którzy są antyszczepami i walczą z seksualizacją dzieci. Samo gęste, samo dobre. No i słuchajcie, na obu listach znajdują się niemal wszystkie organizacje feministyczne. Feminoteka, Przestrzeń Kobiet, Kongres Kobiet. Niemal wszystkie organizacje LGBTQ, włącznie z portalem queer.pl, ale to nie wszystko. To nie jest, to za mało takich sugestii, za mało takich sugestii wykluczenia organizacji. Nie mają wstępu Alicja Długołęcka, Andrzej Depko, Stanisław Obirek czy Magdalena Środa, ale to jest...
To jest takie nic. To jest takie maleństwo. Takie troszeczkę. Bo inne organizacje, które mają się nie pojawiać w szkołach, to Amnesty International, wiecie, ci źli ludzie, którzy mówią o złym traktowaniu innych ludzi. Jeszcze nie weszła ustawa. A, przepraszam, to jest w Senacie. Nie no, aż sprawdzę. Nie, jest wciąż w Senacie. Masz rację, Ardiller. Znana organizacja LGBTQ+, szerząca homopropagandę, Amnesty International. No właśnie. Więc tak, jest w Senacie. Natomiast po Amnesty mamy takie propozycje jak Fundacja Jana Karskiego, Fundacja Promocji Zdrowia Seksualnego, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny, Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Centrum Inicjatyw UNESCO, Otwarta Rzeczpospolita, Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii, Stowarzyszenie Romów w Polsce, Stowarzyszenie Nigdy Więcej, czyli jedna z mocniej komunikujących się organizacji antyfaszystowskich, Centrum Żydowskie w Oświęcimiu, Ośrodek Karta, Fundacja Rodzić po Ludzku i Stowarzyszenie Poprawy Spraw Alimentacyjnych. Czy wy sobie wyobrażacie to? Kochanowski nazywa to faszystowskim imaginarium i trudno się z tym nie zgodzić. Jak myślę o tym, że ministrem edukacji jest koleś, który naprawdę nie wiem, co musiałby zrobić, żeby mocniej pokazać, że jest jawnym faszystą. I że ktoś może powiedzieć, ej, nie wpuszczajmy Amnesty International do szkół. Trochę się zastanawiam, jak bardzo musimy się martwić inwazją Rosji, skoro Rosja już tu jest. No, Peter Kor, ustawa jest w Senacie w tej chwili. Zobaczymy, co... Nie wiem, że Czarnek i tak dalej, ale słyszałem dzisiaj jakiegoś streamera wspominającego swoją szkołę i poza dwiema czy trzema osobami nigdy by nie zatrudnił do pracy rzeczy swoich nauczycieli, bo coś tam. Wiecie, właśnie to jest powód, dla którego ja bardzo nie lubię narracji promowanych przez Maja. Ponieważ Maj jest takim gościem, który już pomijając to, że w momencie, w którym krzyknął, że nie powinno być systemu edukacji, to już w ogóle dla mnie spadł z rowerka i wszystko, co powiedział potem, jest już absolutnie nieważne, ponieważ to jest jedna z większych bzdur, jakie w życiu słyszałem. Ale jednocześnie Maj wzmacnia tą czarno-białą narrację. On bardzo karmi to, że uczniowie dobrzy, nauczyciele źli. I bez
zrozumienia przez uczniów tego, jak wyglądają sytuacje wśród nauczycieli też. Bez zrozumienia tego, że czasem nauczyciel, który mówi, ja nie chcę tego robić, nie chcę omawiać tego tematu, ale muszę, naprawdę ma takie podejście, naprawdę nie chcę omawiać tego tematu, ale musi, będziemy tylko tworzyć większy antagonizm między uczniami a nauczycielami. A tego antagonizmu już jest niemało, ponieważ ten system edukacji jest mierny. On opiera się na budowaniu ciśnienia. Ale też nauczyciele, którzy są przeciętnymi ludźmi często, nie wybitnymi umysłami, tylko przeciętnymi ludźmi, którzy doświadczyli pewnych rzeczy i często nieświadomie przenoszą te rzeczy dalej, oni kontynuują ten system. Trochę nie mając wyboru, trochę nie mając elastyczności. Kasia Babis omawiała wybitnego nauczyciela, który był takim, on był inny niż wszystkie, którego wiele zachowań sprowadzało się do tworzenia chaosu w życiu swoich uczniów i do pewnego rodzaju wręcz napastliwości czy szkodliwości. No i co, i to jest rozwiązanie praw uczniowskich? Tu polecam analizę MP z Pona. A to nie jest tak, że Czarnek jest tylko białym zjebania uczelni w Polsce, patrz UJ i nazistka Dzidek. Ja przypomnę, że przed PiS-em edukacja wyższa i edukacja szkolna były osobno. I że PiS złączył to i oddał to w ręce Czarnka. Tak, zrozumiałem, że chodzi ci o Misty Popa. Wiecie, Krzysiu Maj to człowiek, który jak się z nim zgadzam, to zaraz pierdolnie pięć rzeczy, które są tak ostatnio dosłownie użył ludzkiej tragedii, bo był wypadek z drabinkami na WF-ie i w jego stylu zaczął drzeć mord, o Jesus Christ. W sensie... Ja punktowałem Maja i być może dla części z was mojej komentarz do Maja był, nie wiem, zbyt ostry albo zbyt brzmiał zbyt personalnie, ale ja wiecie, ja wierzę w systemy dużo bardziej niż wierzę w ludzi, w sensie to jest troszeczkę tak, że ja nie widzę w ogóle sytuacji, gdzie puszczamy ludzi wolno, oni żyją w dziczy, każdy sam sobie, każdy ma swoje własne królestwo i tak żyjemy. A narracje wolnościowe bardzo często do tego się sprowadzają, że wszyscy mamy... Że wszyscy mamy tak naprawdę być swoimi własnymi kapitanami, mamy być samodzielni, mamy używać krytycznego myślenia i być jednostkami, które są zdolne do analizy, do której często są niezdolni dorośli, nie? Nastolatkowie mają być tutaj jakimiś takimi nawigatorami systemu edukacji, którzy sami sobie poradzą. To jest bzdurą. I ja wierzę w systemy, które mają na celu nie ustawić ludzi w szeregu, a tak wyglądają systemy, z którymi mamy do czynienia dzisiaj, tylko systemy, które mają pomóc ludziom się zorganizować, pomóc ludziom funkcjonować, pomóc im realizować siebie. I ja nie wierzę w skrajny indywidualizm, wierzę w organizację, wierzę w to, że musimy stworzyć po prostu lepsze systemy. I że osoby, które odrzucają tą ideę właśnie tworzenia lepszych systemów, lepszych narracji, lepszych rozwiązań na rzecz musimy być wolni, są osobami albo bardzo leniwymi, albo niezdolnymi wyobrazić sobie, że istnieją systemy inne niż te, z którymi w obecnej chwili wchodzą w interakcje. To jest bardzo dużym ograniczeniem, ponieważ come on! My
mieliśmy już do czynienia z mnóstwem systemów, które organizacji ludzi, które nie są takie jak nie są takie jak ten, w którym żyjemy. I nie musimy ich wyciągać z dupy, nie musimy, wiecie, fantazjować na ich temat, tylko wiemy, że ludzkość się organizuje i reorganizuje od kiedy istnieje de facto. I w związku z tym kluczem do tego, co będzie za chwilę, kluczem do lepszych rozwiązań nie jest wcale siedzenie i mówienie, to teraz to my sobie teraz wszyscy sami poradzimy razem, tylko bycie na tyle produktywnym, na tyle otwartym na to, że rzeczy mogą się ustawić inaczej, żeby faktycznie przyjąć do wiadomości, że to, z czym mamy w tej chwili problem, może i musi być zreorganizowane. Ja miałem nauczyciela wspomagającego, który był też wychowawcą, najgorsze 3 lata mojego życia. Raz wracam do domu, uderzając się w głowę, mam wkurzoną rokę autyzmu, to usłyszałem jej głos, odwracam się, ona kurna za mną stoi, jakiś stalker, ona na to, przecież tylko przechodziłem, była na terenie, gdzie mieszkam, a konkretnie na parkingu obok mojego bloku. Systemy chociażby w prawie pracy desankcjonują dyskryminację od dawna. No okej, okay, ale to jest wina wadliwych systemów, a nie istnienia systemów. W sensie, to jest rzecz, którą poruszałem przy okazji rozmowy w ogóle o anarchizmie i o przemianach socjalistycznych. Wierzę w kolektywizm, który prowadzi do takiej demokracji mocno niezależnej w szczeblu lokalnym, ale no, współpracującej z innymi lokalnymi demokracjami, ale jednocześnie muszę zadawać pytania, okej, ale kto dostarcza energię, kto buduje drogi, kto dba o rzeczy, które wykraczają poza zdolności jednego kolektywu, jednej wspólnoty, bo ktoś musi. Musimy stworzyć jakiś system, który będzie to spinał. Chcesz wychować obotnika, czy chcesz wychować jakiegoś dewianta socjalistę, podważającego istnienie bez tych struktur? Jak najbardziej chcę dewianta socjalistę. Większą błogością myśli wolnościowej jest to, że nasze decyzje są w 100% racjonalne, jeśli ktoś nie myśli krytycznie, to jego wina. Tak, i że jesteśmy w stanie przewidzieć konsekwencje naszych działań przede wszystkim, bo to jest największy problem, że konsekwencje naszych działań na rynku, na wolnościowym rynku są możliwe do postrzeżenia i przeanalizowania przed czasem. To nie jest prawda. Decyzje, które wydają się dzisiaj słuszne, za rok mogą się okazać fatalną pomyłką. I co? Ja podjąłem wtedy dobrą decyzję ten rok temu, czy złą? Wtedy była dobra, teraz jest zła. Nie może być jednocześnie dobra i zła, nie? No, jak ma to działać? Więc jaką decyzję podjąłem? To są na przykład narracje, z którymi obcujemy, z którymi mam do czynienia. To są narracje, z którymi musimy się zmierzyć. I wiara w wolność, wiara w to, że ludzie są tak niesamowicie unikalni, tak niesamowicie różni od siebie, że aż nie są w stanie prawidłowo działać w żadnych ramach, jest wiarą we własne ego. Jest przerostem ego. Niczym więcej. Ponieważ to jest dalej myślenie, mnie się coś udaje, więc to, czy udaje się innym, też zależy tylko od nich, bo mnie się udaje przecież tylko ze względu na to, co ja robię.